To jest program Temat Dnia. Piotr Otremski, dzień dobry. Marcin Wikło w studiu, w sieci i w polityce.pl. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Wiele wskazuje na to, że dni Mateusza Kijowskiego w życiu publicznym są policzone, chociaż nie zdziwię się, jeśli lider KOD-u nas jeszcze czymś zaskoczy. Ale zanim o tym porozmawiamy, to zapytam, czy bardzo się panom, to znaczy panu i Markowi Pyzie, dostało za wywiad z siostrą Mateusza Kijowskiego, Martą Wiatr? Dostało nam się trochę przed opublikowaniem całego wywiadu, w momencie, kiedy pojawiły się te pierwsze zajawki, kiedy było wiadomo, że siostra Mateusza Kijowskiego udzieliła wywiadu dziennikarzom Tygodnika w sieci. To wtedy podniósł się taki raban, jak można tak robić, żeby wyciągać siostrę przeciwko bratu, żeby mieszać w rodzinie, żeby członków rodziny ze sobą skłócać. I mówili to ludzie, którzy oczywiście nie znali całości tego wywiadu. Również osobiście poprzez media społecznościowe tacy ludzie się do mnie i do Marka zwracali. I my odpisywaliśmy konsekwentnie, poczekajcie państwo na cały wywiad. A wy jako autorzy tego wywiadu nie mieliście żadnych wątpliwości? O tym za sekundkę właśnie, bo to jest to, o czym, to, co tłumaczyłem na samym początku, że przeczytajcie państwo cały wywiad, zrozumiecie, że to nie jest jakaś sensacyjna, mydlana opera rodzinna, że to nie jest jakiś sposób na skłócenie tej rodziny, ani wyciąganie jakichś rodzinnych brudów, intymnych historii, takich sytuacji, które mogą być kłopotliwe dla której, no dowiedzieliśmy się na przykład, że Mateusz Kijowski świetnie piecze kaczkę i że ostatnio rodzeństwo się widziało razem w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Ja trywializuję oczywiście trochę, ale proszę posłuchać tego cytatu. Wywołało to zdumienie wielu, bo choć wiadomo, że, i tu się pan domyśli, o co chodzi, pan Kornhauser ma poglądy antypisowskie, to jest jedno, publiczne, personalne atakowanie najbliższej rodziny to coś zupełnie innego. To przekroczenie pewnych niepisanych, ale wyczuwalnych granic. To jest fragment felietonu Piotra Skwiecińskiego, który ukazał się 12 czerwca w portalu w polityce.pl. Ktoś powie podwójne standardy. Tak, można tak powiedzieć rzeczywiście. Ja jakby zostawiam to do interpretacji, ale uważam, że ten nasz wywiad jest obroniony tym, że my nie mówimy o jakichś bliskich relacjach rodzinnych, nie wchodzimy w takie zależności. Tak naprawdę w to, co ukazało się w druku, to jest mniej więcej połowa naszej rozmowy, którą z panią Martą Wiatr przeprowadziliśmy. Wszystkie takie momenty, które dla nas były zbyt intymne, zbyt osobiste, zostały przez nas usunięte. Natomiast chcieliśmy opowiedzieć tym wywiadem to, jaki tak naprawdę jest Mateusz Kijowski. No właśnie, to taki rys charakterologiczny jest przede wszystkim. To jest rys charakterologiczny. Któż go może lepiej znać niż własna siostra? Są blisko siebie, czy byli blisko siebie przez kilkanaście ładnych lat. Jeżeli możemy pytać jego współpracowników o to, jaki jest Mateusz Kijowski, to dlaczego nie zapytamy kogoś, kto go naprawdę bardzo dobrze zna. I tak jak się tłumaczyliśmy, przeczytajcie cały wywiad, zobaczycie, że tam nie ma wyciągania jakichś rodzinnych brudów, to o czymś takim była mowa w tej rozmowie, w tej części nieopublikowanej. Natomiast świadomie z tego zrezygnowaliśmy, żeby właśnie móc się bronić tak, że to jest rozmowa o charakterze, o tym, w jaki sposób Mateusz Kijowski został wykreowany, jakie cechy jego charakteru właśnie pozwoliły jego wypchnąć na pierwszy front tego tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji. No dobrze, to Marta Wiatr przyszła do redakcji, czy redakcja chodziła za siostrą Mateusza Kijowskiego? Jak to ani tak, ani tak. My mniej więcej rok temu poznaliśmy panią Martę Wiatr, tak przez znajomych, to była taka towarzyska sytuacja. Rozmawialiśmy z nią na początku powstawania KOD-u, a później mieliśmy taki luźny kontakt. I kiedy teraz chyba ta sytuacja w niej dojrzała, znaczy nie chyba, tylko na pewno, teraz w niej dojrzała, że chciała wystąpić pod nazwiskiem i powiedzieć to, co naprawdę uważa. A już w zeszłym rok temu były takie prośby ze strony redakcji w sieci, żeby ten wywiad jakby na początku spotykając się, to było jasne, że nie będzie wtedy żadnego wywiadu, ponieważ no właśnie chodziło o to, że jest jakaś sytuacja z rodzicami, że jest jakaś taka napięta sytuacja między rodzicami Mateuszem a panią Martą, jeszcze jednym z braci, Pawłem Kijowskim, i jakby ona nie chciała wchodzić, jakby tutaj mieszać w rodzinie właśnie, nie chciała jakby stawać, wtedy czuła, że mogłoby to być stanięcie przeciwko rodzinie, bo jeszcze nie do końca wiedziała, co się z KOD-u wykluje, wiedziała tylko, że to jest jakiś twór kreowany, że nie tak Mateusza powinni ludzie widzieć, że trochę to jest taki obraz skrzywiony, wykrzywiony przez media. Ale każdy jak wychodzi na scenę, prawda, no, Mateusz Kijowski staje na tej scenie jako lider, no to wciela się w jakąś postać, to zawsze będzie w pewnym sensie kreacja i najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. No to już mocnym cytatem się tutaj podeprę.
Polityka to oczywiście teatr, ale też do pewnego momentu. No, a jeżeli Mateusz Kijowski twierdzi, że nie jest politykiem, tylko jest społecznikiem, jest przedstawicielem takiego ruchu oddolnego, no to oczekiwalibyśmy tego spontanu i jakiejś autentyczności. Jak się okazuje, no, tu Marta Wiatr nawet w tej rozmowie zwraca uwagę na to, że ten ruch powstał w przedziwny sposób. To nie jest tak, że zebrały się nagle jakieś masy wkurzonych na dobrą zmianę i wyniosły swojego lidera na górę, tylko tutaj najpierw pojawił się jeden artykuł, do niego dopiął się człowiek, który został obwołany liderem i powstały właściwie struktury. I te struktury, te miejsca na członków były zapełniane przez takie naganianie. Bo Gazeta Wyborcza opublikowała portret Mateusza Kijowskiego na pierwszej stronie, kiedy jeszcze tak naprawdę KOT nie istniał, kiedy było tam 8-10 członków, kiedy trzeba było tych ludzi napędzić, pokazać im, idźcie tą drogą. I dlatego uważam, że to jest takie zupełne odwrócenie sytuacji. To powoduje, że ten ruch w naturalny sposób nie powstał. Później, ile osób i tysięcy się przylepiło, to należy szanować, ale ten początek był wątpliwy. Bo można było podejrzewać, w czym później można było się utwierdzić, że Mateusz Kijowski nie jest takim samorodkiem, tylko że jest kreacją i to nie autokreacją, ale że jest figurą przez kogoś wypchniętą na scenę. Wypchnięty z szeregu. To jest takie zdanie, które pada w tym wywiadzie. Marta Wiatr mówi, że on sam by tego nie wymyślił. To jest człowiek pomysłowy, ma pewną inwencję, natomiast jest raczej ekstrawertyczny. To nie jest człowiek, który wychodzi i mówi, chodźcie za mną, właśnie wychodzi na scenę, pociąga tłumy. To jego wyjście na scenę to było trochę nieco wymuszone, no bo jeżeli on został już tym liderem, to w pewnym momencie taka konieczność zaistniała, on musiał się pokazać i wtedy wyszedł. Ale to nie jest jego naturalne środowisko. My mówimy, no tak, ale czym on ujął te osoby? Przecież tam wychodzi na takiego spokojnego, opanowanego, charyzmatycznego faceta. Taki nowoczesny facet tak. W sile wieku. Oczywiście, a Marta mówi, nie widzicie, że jaki on jest spięty? Mówi, popatrzcie na niego. I właśnie to jest to, czego nie zauważy żaden jego znajomy, czy żaden człowiek, który nawet z nim jest dosyć blisko, ale nie jest jego rodziną. No ale to żaden zarzut, że ktoś jest spięty. Spięty. Występując przed milionami. Tak, ale że ta spiętość pokazuje pewną nienaturalność tej sytuacji, że on nie jest takim autentycznym liderem, że właśnie on został wykreowany, wypchnięty, nieco przymuszony do tej sytuacji. Właśnie. Czy przymuszony? To też jest pytanie. No Marta sugeruje, że są takie okoliczności, które powodują, że możemy się zastanawiać, czy on nie jest przez kogoś sterowany, czy ktoś za kodem nie stoi, czy za kodem nie stoi jakaś siła. Na samym początku tego wywiadu mówi, że ma wiele za uszami, także bardzo łatwo jest go trzymać za twarz. To są takie mocne słowa, które tutaj padają, ale siostra Mateusza Kijowskiego starała się to naprawdę bardzo dosadnie określić no i w tym momencie się udało. Nim sterować za pomocą pieniędzy, więc ten argument finansowy gdzieś tutaj w tle się pojawia, ale... To jest bardzo dobry przykład, no bo ona powiedziała, że jeżeli ktoś ma długi, no to można mu obiecać, że trochę długów mu się spłaci, jeżeli będzie, że tak powiem, spolegliwy, a jeżeli nie, no to można spowodować, że wierzyciele zaczną te długi ściągać w jakimś trybie przyspieszonym i wtedy sytuacja taka przyziemna robi się po prostu dobrze, to skoro mówimy, że ktoś Kijowskiego wypchnął z szeregu, to naturalne jest kolejne pytanie, kto wypchnął, kto wykreował. Stanisław Michalkiewicz, który siedział w zeszłym tygodniu na pana fotelu, powiedział, że Kijowski zbytnio się tą aferą fakturową nie przejął, bo on wie, że wcale nie odpowiada przed społeczeństwem, przed opinią publiczną, tylko przed oficerem prowadzącym. No, pan Michalkiewicz jest oczywiście znany z takich radykalnych poglądów. Barwny ptak, jak najbardziej. Ja do żadnego oficera prowadzącego bym się tutaj nie posunął, natomiast wydaje mi się, że Mateusz Kijowski był absolutnie świadom tego, że ta sprawa fakturowa kiedyś wypłynie i że to wszystko ma krótkie nogi. Także w jakiś sposób być może był na to przygotowany. Oczywiście nigdy nie ma dobrego momentu na ujawnienie takiej, nazwijmy to, afery, chociaż wiadomo, że jakby proceduralnie tutaj wszystko jest jakby prawidłowo, no bo on po prostu wykonywał pewne usługi, no tak teoretycznie. No ale podobno nie wykonywał tych usług. Kto inny wykonywał? No, dobra, ale w to nie idźmy. Natomiast jakby wydaje mi się, że Mateusz Kijowski był przygotowany na to, że ta sprawa z fakturami się rozleje, ale to jest taki człowiek, który wiemy to między innymi od Marty Wiatr, że przez całe życie ucieka do przodu. On się i ma kolejnych zajęć. Jeżeli coś mu się zaczyna nudzić albo jakiś interes zaczyna się psuć, to on z niego po prostu zwiewa. On szył kurtki, szył śpiwory, on był uprawcą pieczarek, on pracował jako informatyw w Gazecie Wyborczej, był członkiem Rady Nadzorczej PZU. I to jest zdumiewające. To jest naprawdę szeroki wachlarz umiejętności, który trzeba mieć i taką umiejętność znalezienia się w bardzo różnych sytuacjach.
Marta Wiatr twierdzi, że mógłby spożytkować tą swoją wiedzę, gdyby był odrobinę pracowitym człowiekiem i te umiejętności zupełnie inaczej. Ale właśnie jest takim bluebirdem, jest takim niebieskim ptakiem, który jak coś się wokół niego dzieje nie tak, to on po prostu zwija swoje manatki. No i tutaj wygląda na to, że będzie precedens, bo Mateusz Kijowski nie ma zamiaru zwijać manatek i zapowiada, że będzie ubiegał się o... będą wybory w KOD-zie i on będzie w nich startował. Z jednej strony to jest zrozumiałe, no bo jeżeli... Nie ma nic sobie do zarzucenia. Bo osoby przeciwne KOD-owi z Mateuszem Kijowskim mają problem od roku. Osoby w KOD-zie z Mateuszem Kijowskim mają problem od, powiedzmy, kilkunastu tygodni. Taki solidny, ten rozłam widać. Ale też Mateusz Kijowski poczuł, mam wrażenie, ogromne poparcie wśród zwolenników KOD-u. Jest tak zwana grupa murarzy, murem za Mateuszem. Sekta Kijowskiego, tak? Sekta Kijowskiego, czy też murarze, tak się o nich mówi. No to zwykli ludzie są, czy to wpływowi działacze KOD-u? Bardzo dużo zwykłych ludzi. I też nie wiadomo, która to grupa jest wpływowych działaczy w KOD-zie, a która jest no to, przepraszam, to są jest takie panie, które są pod urokiem wdzięków Mateusza Kijowskiego, czy to są osoby, które zwracają uwagę na charyzmę, czy na to, co rzeczywiście merytorycznie ma do przekazania Kijowski? Co jest tym bodźcem? Ja Mateusza Kijowskiego osobiście poznałem mniej więcej rok temu. Wraz z Markiem Pezą byliśmy u niego w domu. On nas zaprosił, rozmawialiśmy. Przy tym słynnym kominku, jak sądzę, rozmowa się odbyła? Nie, w kuchni akurat rozmawialiśmy, ale przy kominku czekaliśmy na niego, ponieważ jakaś niemiecka telewizja wcześniej przeprowadzała z nim wywiad, więc to była taka seria spotkań z dziennikarzami, nie unikał nikogo. Bardzo chętnie rozmawiał, teraz pewnie już byłoby to niemożliwe. Ale on właśnie jest człowiekiem uroczym, w takiej rozmowie o niczym, to też jego siostra podkreśla, o jakichś banialukach, o takich przyziemnych sprawach, o sprawach dotyczących jakichś technikaliów, jakichś ciekawostek, gadżetów. Wspaniale się z nim rozmawia, to jest doskonały rozmówca, błyskotliwy, człowiek, który sypie cytatami, który przytacza czyjeś wypowiedzi, bardzo przyjemny w obyciu i też właśnie spokojny, stonowany. Dlaczego tej błyskotliwości w wywiadach nie widać? Bo ja nie dostrzegłem tego. Bo wywiady być może są o czymś. Dziennikarze chcą od niego coś wyciągnąć. Wywiad Roberta Mazurka, w którym Mateusz Kijowski po prostu został rozłożony na łopatki. W tej rozmowie, którą my wtedy przeprowadziliśmy, też zaczynało być nieprzyjemnie w momentach, kiedy go dociskaliśmy, kiedy pytaliśmy o jego ideę, o tą obronę demokracji, o struktury KOD-u, o finansowanie KOD-u już wtedy, no bo wiadomo, że jeżeli jakiś ruch powstaje, to w jakiś sposób musi tą kwestię uregulować i zbudować. I w tym momencie zaczynało być nieprzyjemnie, on się tremował, on się chował, mówił takimi półsłówkami, coś tam bąkał pod nosem. Natomiast kiedy pozwalaliśmy mu mówić o takich ogólnikach, no to wtedy płynął, wtedy rozwijał skrzydła, wtedy ta retoryka była zupełnie inna. Czyli pasją Mateusza Kijowskiego są gadżety, czy jakieś inne zainteresowania? Tak prywatnie zupełnie? Gadżety na pewno. Mhm. Gadżety na pewno. I wiemy o telefonach i komputerach. Natomiast komputer no, można traktować jako narzędzie jego pracy, bo jest informatykiem i to podobno bardzo zdolnym. Jeżeli coś trzeba w internecie przy komputerach załatwić, to jest w tym po prostu świetny i to też wiemy nie tylko od jego siostry. No dobrze. Ile Mateusz Kijowski na KOD-zie zarobił w takim razie? Co do kwot, to ja dokładnie nie wiem, bo widać, tam mówiło się najpierw coś... ponad 90 tysięcy, potem ponad 120. Tak, mówiło się o 120 tysiącach na konto spółki. Właśnie MKM Studio. MKM Studio to jest spółka z firmą jego żony, Magdy Kijowskiej, firmy MKM. Tak jest. I ta spółka została z Mateuszem zawiązana. No, mówi się, że po to, żeby omijać komornika, który czyha na pieniądze Mateusza Kijowskiego, aby pokryć te zaległe alimenty. Dlatego też podobno Mateusz Kijowski nie chciał pobierać pensji jako przewodniczący KOD-u. No tak, ale to są takie motywy, w które ja bym nie chciał wchodzić, natomiast... No ale to jest w tym najnowszym numerze Tygodnika w sieci, dlatego do tego się odwołuję. Tak, tak, że natomiast jakby ten zarobek Mateusza Kijowskiego ja widzę też w taki sposób niematerialny. On stał się bardzo rozpoznawalną postacią, tylko też wydaje mi się, że jego zdziwienie może budzić to, i teraz on to musi poczuć, że on stał się tą marionetką, że właśnie został wypchnięty i w momencie, kiedy nie spełnia oczekiwań, kiedy coś wokół niego dzieje się dobrze, to on zostanie przez tą grupę, podejrzewam, jakąś, no to konkretnie, która stoi... Co to za grupa i kim jest ten ktoś? Nie mam Jesteście pojęcia. Panowie dziennikarzami śledczymi, więc na pewno macie jakieś podejrzenia, chociaż tropy, sygnały, odbieracie telefony, maile. Jesteśmy dziennikarzami,
z tym śledztwem to bym nie przesadzał, chociaż czasami. Okej, chciałem połechtać. Chociaż czasami docieramy do paru spraw. Natomiast mówi się o jakichś międzynarodowych pieniądzach, o jakichś międzynarodowych finansjerze. O Sorosu. O Sorosu na przykład, tak? To jest wszystko możliwe, nieudokumentowane, także ciężko jakby tak. Ale Soros tak wspiera różne organizacje na całym świecie. I otwarcie mówi, że polityka Jarosława Kaczyńskiego i PiSu i dobrej zmiany mu się nie podoba i chętnie by ją, że tak powiem, utrącił. No więc, dobrze, więc jakby jest to taki sojusznik. PRL-owskie w USA to taki gorący temat. Zresztą widzieliśmy spójrzmy w jakim towarzystwie Mateusz Kijowski się księdza pojawia. Popiełuszki Piotrowskiego. Tak, spójrzmy z kim Mateusz Kijowski się na tych demonstracjach pojawia. 13 grudnia ta manifestacja w obronie esbeckich emerytur. To zresztą był ten moment, który Marta Wiatr wskazała jako graniczny, że tu się przelało. Ona to nazwała totalnym przegięciem, że nie wydawało jej się, że jej brat, który wydawało się, że zdolny jest do paru rzeczy, że jest zdolny stanąć jakby po tej stronie barykady, bo to była rodzina katolicka, rodzina jakby rozpolitykowana, stojąca w latach 90. podczas tego sporu między Wałęsą a Mazowieckim po stronie Mazowieckiego, jak najbardziej, więc jakby blisko takich... Czyli by się jednak zgadzało. Unia Wolności, sympatycy Unii Wolności z Kodem też sympatyzują. Tak, no to się w tej chwili to jakby się wszystko wyjaśniło, no bo jakby przez za komuny było łatwiej, no bo wszyscy byli przeciwko komunie, o tym Marta Wiatr też mówi, natomiast teraz te podziały przebiegają zupełnie inaczej, ale ten jeden pozostał, czyli ci kontynuatorzy myśli Unii Wolności są przy Mateuszu Kijowskim i to jest ta myśl, która jemu przyświeca ciągle. Co będzie dalej z Kodem? To jest za prosto, żeby powiedzieć, że Kodu już nie ma. A tak to słyszę bardzo często takie opinie. Zwolennicy Kody mówią, że Kod to nie tylko Mateusz Kijowski. Ja się z tym zgadzam, bo w tym momencie to rzeczywiście nie jest tylko Mateusz Kijowski. Tam są tysiące porządnych ludzi, w których udało się wzbudzić taki strach o to, co dzieje się w Polsce. To podkreślam, udało się wzbudzić strach. Bo ja nie widzę, żeby w Polsce działo się coś takiego, co powoduje konieczność wyprowadzania tysięcy ludzi na ulicę. Ale jeżeli ludzie czują jakiś niepokój, to wychodzą. Wychodzą razem z tymi, którzy serwują im takie hasła, którzy ich za sobą ciągną. Jest to akurat Komitet Obrony Demokracji. Czy to są ich dobre wybory, czy złe, to być może za parę lat sami do tego dojdą. Ale to ci ludzie tworzą kod. I teraz dużo zależy rzeczywiście od tych wyborów, które będą w Kodzie. Jeżeli Mateusz Kijowski zwycięży i zostanie ponownie liderem Kodu, to mam wrażenie, że to Kod pociągnie na dół i będzie potrzeba kogoś innego. Partie polityczne, opozycyjne w tej chwili będą potrzebowały na ulicy jakiegoś innego sprzymierzeńca do walki z dobrą zmianą. Ale jeżeli wygra ktoś inny, to Kod może dostać jakieś drugie tchnienie. W tym momencie powoduje to, że rząd ma trochę oddechu, bo te zawirowania w samej opozycji parlamentarnej, ale też wśród tych ruchów ulicznych, nazwijmy to, są tak duże, że chyba trochę oddechu rząd Beaty Szydło ma. Radomir Szumełda to taka postać, która od samego początku Kodu pojawia się jako twarz, zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie Kod też na przykład w Gdańsku... Szef gdańskich struktur, dokładnie. Ale związany też z Platformą Obywatelską, tak, działacz LGBTQ. Ma szansę na zastąpienie Mateusza Kijowskiego, bo jemu chyba najbardziej na tym zależy. Tak to wygląda. Jest najgłośniejszy z tych takich obszczekiwaczy Mateusza Kijowskiego w tym momencie. Natomiast ta jego kariera, najpierw w Platformie, potem jak z Platformą się zrobiło gorzej, to złapał sobie inną Platformę do wypłynięcia i do pokazania siebie, czyli Komitet Obrony Demokracji, który wtedy łapał wiatr w żagle. To pokazuje, że to też może być człowiek, któremu zależy na karierze, a te idee gdzieś tam sobie przylepia w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Tak, znaczy to ma szansę. No, zauważmy, że Mateusza Kijowskiego wypromowały media, bo to jego portret pojawił się na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeżeli teraz taka sama operacja zostanie przeprowadzona z Szumełdą albo podobna, zresztą już trochę jest, bo po telewizjach widać, że on się gęsto wypowiada, zresztą tylko do określonych mediów, ale tam, gdzie są zwolennicy Kodu, to on się wypowiada, on jest najgłośniejszy. I wydaje mi się, że to jest takie doprowadzanie tych zawodników do ringu, gdzie ostateczne starcie ma się rozegrać między Szumełdą a Kijowskim. Jest jeszcze ten czynnik polityczny, czyli poparcie partii PO, Nowoczesnej. Bronisław Komorowski pod rękę z Mateuszem Kijowskim szedł. Pytanie, czy i śpiewali, i szli pod rękę, i recytowali wiersze, i prawie, że tańczyli na scenie, więc to był już taki teatr w pewnym momencie nieznośny. Wydawało się, że urząd byłego prezydenta Rzeczpospolitej
do czegoś takiego nie dopuścił, no ale dopuścił. Natomiast no, jakby Bronisław Komorowski przyzwyczaił nas do tego, że chyba nie ma granicy, której on by w takim zdegustowaniu i złym smaku nie potrafi przekroczyć. Teraz te wszystkie sytuacje są obciążające i dla Kijowskiego, i dla tych polityków, no bo w momencie, gdy któraś z tych stron jest kompromitowana, to trochę ciągnie cały ten układ trzymający się pod rękę na dół. I stąd mówię, że gdyby Kijowski zwyciężył, to nie wiem, czy te partie polityczne jeszcze będą chciały w oczywisty sposób skompromitowanym człowiekiem współpracować. To ostatnie pytanie. Prokuratura zajmuje się fakturami Mateusza Kijowskiego? Zajmuje się częścią i to jest działanie na szkodę, ewentualnym działaniem na szkodę Komitetu Obrony Demokracji. Jeżeli Mateusz Kijowski rzeczywiście nie robił tych czynności, które są opisane w fakturach i za które brał pieniądze, no to mówimy tu o jakimś wyłudzeniu i działaniu na szkodę. No, sprawa moralna i jakby jego układów z przyjaciółmi, z którymi umówił się, że wszyscy w KODzie robią wszystko za darmo, a zrobił sobie z tego sposób na biznes, no to jest już jakby też inna kwestia. Też Marta Wiatr powiedziała, kiedy zapytaliśmy, czy to jest tak, że Mateusz sobie zrobił z KODu sposób na życie, sposób na biznes, powiedziała niestety i to jest bardzo typowe, bardzo w jego stylu. Dziękuję bardzo. Marcin Wikło w sieci i w polityce.pl był naszym gościem. To Dziękuję był program bardzo. Temat Dnia. Piotr Odrębski. Do zobaczenia.